Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, w którym w wielu ogrodach można zbierać czerwone już truskawki. Jeżeli mamy taką możliwość, warto je wyściółkować, na przykład słomą lub agrowłókniną, żeby zawiązujące się owoce nie miały kontaktu z mokrą ziemią i żeby nie były narażone na choroby grzybowe. Truskawki mogą chorować między innymi na szarą pleśń czy zgniliznę korony truskawki. Warto temu zapobiegać zawczasu. Pięknie w tym roku owocują też borówki. Jeszcze zielone, niedługo zaczną się przebarwiać. To bardzo ważny moment, w którym w szczególny sposób powinniśmy zadbać o podlewanie, jeżeli nie pada zbyt często. To także moment, kiedy warto osłonić krzewy siatką przeciwko ptakom. W dojrzałych owocach borówek, oprócz nas, gustują także między innymi sójki, szpaki, kwiczoły czy kosy. W warzywnikach kontynuujemy zbiory. Do zbiorów sałaty, cebuli, dymki, groszku cukrowego i zielonego groszku dochodzą także zbiory bobu i ogórków prowadzonych z wczesnej rozsady. Ze zrywaniem ogórków nie czekamy zbyt długo. Zbieramy je, kiedy osiągnęły dla nas odpowiednią wielkość. Nieco większe do bezpośredniego spożycia, nieco mniejsze na przetwory. Im regularniej będziemy to robili, tym więcej owoców rośliny będą wiązać. Przy okazji usuwajmy też wszystkie owoce zniekształcone. Ich pozostawienie może wpłynąć na zwolnienie tempa zawiązywania nowych owoców. Dbamy o pielęgnację wszystkich roślin w warzywniku. Regularnie go odchwaszczamy i podlewamy oraz nawozimy, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Pomidory zaczynają już kwitnąć i zawiązywać pierwsze owoce. Na tym etapie można je wspomóc preparatem poprawiającym zawiązywanie owoców. Biostymulatorem, który możemy stosować nie tylko na pomidorach, ale także na ogórkach i innych warzywach oraz na owocach, między innymi na truskawkach. Oprysk tego typu koncentratem rozpuszczonym w wodzie intensyfikuje fotosyntezę oraz pobieranie składników pokarmowych przez korzenie roślin. Pozytywnie wpływa na ich wzrost, rozwój, a także regenerację. Może być stosowany także poprzez podlewanie. Cały czas możemy wysiewać oraz dosadzać sadzonki warzyw, o których była już mowa w poprzednich majowych i czerwcowych filmach. Możemy jeszcze sięgnąć również po sadzonki ziół, które chcemy uprawiać w ogrodowych zielnikach lub w zewnętrznych donicach. W sklepach ogrodniczych, a także w marketach i sklepach spożywczych możemy nabyć gotowe sadzonki takich roślin zielnych jak np. bazylia, rozmaryn, szałwia, tymianek, oregano, mięta, pietruszka liściowa i wiele innych. Pietruszkę, bazylię i koper możemy nadal wysiewać. Dbamy o rośliny balkonowe i tarasowe. Regularnie je podlewamy i nawozimy. Warto je też regularnie ogławiać z przekwitniętych kwiatów i kwiatostanów, zwłaszcza u odmian o dużych kwiatach, które po przekwitnięciu nie prezentują się zbyt ładnie, jak również w przypadku odmian zawiązujących nasiona. Jeżeli nam na nich nie zależy i nie chcemy ich w przyszłości zebrać, za to chcemy mieć przez cały czas obficie kwitnące rośliny, należy o ogławianiu pamiętać. To samo dotyczy roślin kwitnących na naszych rabatach, między innymi rododendronów. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, ogławiamy przekwitnięte różaneczniki, wyłamując delikatnie kwiatostany, żeby rośliny nie traciły energii na zawiązywanie nasion, lecz przeznaczyły je na wytworzenie kolejnych przyrostów, które już się pojawiają i które zakwitną w kolejnym roku. Późna wiosna i lato to czas rozwijania się nowych pędów tych roślin. Dlatego należy je o tej porze podlewać, gdy jest sucho. Warto je także odżywić, żeby bujnie kwitły również w następnym sezonie. Pięknego tygodnia! Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień. Zapraszamy też do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.